A jak chcesz mącić wodę, to lepiej w ogóle idź stąd. Ja mam życiowy plan jak hrabia Monte Cristo. Jestem, mogę wszystko, masz w głowie disco. Pstro, na podłogę dziwko, co? Lepiej dzwoń podowiec, na nocne pogotowie. Niech wiozą cały kufer, tu gówno dudni, tak jak co bufer. Sprawdź jak rymy, walę w studni rapowego dźwięku. Jestem kowalem, kluczy własnego talentu. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to rzeci orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie. Dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie. Dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie. Patent za patencie to rzeci orędzie, ziom. Cześć, witajcie tutaj Ingowy Dziadzia. Dzisiaj czas na niewidzialną wiczeraczkę od Prostafa. To jest ta Strong, czyli która ma wytrzymać 12 miesięcy. Ale zanim do tego przejdziemy, jeszcze dmuchnę sobie w szybkę. Ostatnie odkurzanie. Okej. Okay. Teraz tak, szybka przejechana padem cuttingowym z tlenkiem ceru, jak może i widzisz, może i nie widzisz, we wtrąceniach gdzie niegdzie jeszcze tam minimalnie tlenku jest? Nie. Wypłukałem go tym swoim właśnie, swoim sposobem, czyli lancą z punktowym strumieniem. Gąbka jest o tyle fajniejsza, że nie wbija tak jak pad i nie trzeba bawić się igłą, po prostu. Teraz tak, jeżeli chodzi o samą wycieraczkę, to jest napisane, że aplikacja odbywa się w prosty i szybki sposób, bez bezpośredniego kontaktu z dłońmi. No okej, okay, ja rozumiem, to jest, zgadza się, no ma to trzymadełko, więc tak też będzie. Umyj szybę, dobrze, wszystko jest zrobione, tak. I teraz tak, aplikacja. Ściągamy zakrętkę. Przykładamy nasadkę butelki do szyby, nanosimy odpowiednią ilość płynu, rozprowadzamy równomiernie z ciszą muzykę. Oj. Równomiernie za pomocą filcowej części tak, aby nie pozostawiać wolnej przestrzeni, czyli wiadomo. Krzyżowo. I co jest fajne, gdy preparat wyschnie 10-15 minut, w garażu mam 25 stopni, przecieramy powierzchnię dobrze wykręconą wilgotną szmatką, a następnie czystą i suchą, aby szyba była idealnie przezroczysta. Czyli docieranie odbywa się wilgotną szmatką. Ty zboczuchu, wiem o czym pomyślałeś. No, chodzi mi tutaj o mikrofibrę. No, dokładnie. Przepraszam. Niewiasty. No, no tak jest. No, taki jest. No, co zrobić? No. Odkręcamy. Widziałeś to? No ale ciekawe, fajne. No rozwiązanie super. Pyk. No i w sumie to tak szczelne, no szczelne. No. Filc widzę tutaj, że jest odsłonięty. Co mi się nie podoba. Dlaczego tak? Ma wolną przestrzeń. Wyschnie? No może tak ma być. Pojemność tego właśnie nie sprawdziłem. No wiele tego nie ma. Ile tu jest pojemność? Kurczę. Gdzie my tu mamy pojemność? Kurde. Nie mam pojęcia. Nie wiem, słuchaj. O, już śmierdzi. Śmierdzi jak niewidzialna wycieraczka. Co ci mogę powiedzieć? Czy ja to muszę? Nie, nie muszę tego. A, tu jest taki gumowy koreczek, który pozwoli nam. Tak, śmierdzi jak typowa niewidzialna wycieraczka. Co mi się podoba? Ma trójkącik, w którym wszędzie dojedziemy. No, z tym jest bosko. Okej. Okay. Ściskam, jest. Dużo płynu. Jeszcze docisnę, ok. I jadę. Ale piszczy. Zobaczmy. Czuję, że tak jakby mało. Proponuję najpierw, o właśnie. I teraz. Ale już tutaj przyschło. Mnóstwo miodu, mnóstwo. O, dobra. Aplikacja, wiesz co, tak szybko przysycha, widzę. Ciężko mi wyczuć, jeżeli chodzi o dawkowanie tego produktu. Nie widzę, ale
cały czas dociskam, żeby mieć pewność, że wszędzie zaaplikuję. Myślałem, że to będzie bardziej poręczne. Niby fajne, ale dziwne. Ten dzióbeczek, słuchaj, żeby go namoczyć, naprawdę na początku trzeba srogo tej niewidzialnej wycieraczki wylać, żeby ten filtr pochłonął. Jeszcze raz jadę. No początki są dziwne. Okej, okay, i teraz jeszcze raz i pojedziemy krzyżowo. I słuchaj, no nie wiem. Nie czuję tego. Słuchaj, w ogóle ten filtr jakby się nie nasączył. Nie podoba mi się. Nie wiem, czy ja mam to wyrwać. Nie, jak to wyrwę, to mi się wyleje wszystko. Nie potrafię nasączyć tego filca, słuchaj. No dobra, już teraz to go wylałem naprawdę dużo. Tak, trzeba go naprawdę dużo wylać i... Czuję tak, jakbym w ogóle nie miał produktu. Naprawdę lipa. No tragedia. Ściskam mocno. Nie ma komfortu. Nie, lipa. Powiem ci, że płynność w aplikacji, jeżeli chodzi o Glaco, jest rewelacyjna. Tutaj po prostu, słuchaj, no mam puste miejsca. Dobra. Słuchaj, okrężne ruchy. Nic innego mi nie pozostaje. Tragedia. W ogóle nie czuję tego. Piszczy, ale tak jakbym nie miał towaru. Nie wiem. O, tutaj ewidentnie jakbym nie zaaplikował. Okrężne ruchy będą najlepsze, widzę. Szału nie ma. Wysycha momentalnie. Naprawdę. Widziałem, gdzieś ktoś aplikował i się tym jarał. Zero płynności. Tak jak słyszysz, susza totalna. Piszczy niesamowicie. Spodziewałem się tutaj czegoś lepszego. Żaden frykas. Naprawdę. Możliwe, że teraz nawet przegiąłem z ilością. Ale tutaj widzę, że tak chyba musi być. Nie wiem. I cały czas muszę dociskać, żeby czuć, że ten płyn jest. Że nim aplikuję. Tak naprawdę mało komfortowo. Jedynym plusem przy tym, moim zdaniem, to jest to, że jest ten dziubek, gdzie tutaj zobacz, gdzie jest okrągłe, też dojadę. Także tutaj, no fakt, że tutaj dojadę idealnie. No tutaj w rogu bym nie dojechał przy tej szybie. Rzeczywiście tutaj on się sprawdzi. Tak. O, tutaj wszystko widzę. Czy mam równo rozłożone? Tu nie mam. O. No nie ma szału. No nie ma szału. No. Zobaczymy, jak to będzie. Przysła w niektórych miejscach. Jakby, nie wiem, zobacz, tak nierówno. Glaco to widziałem, że miałem ściechę i rzeczywiście widziałem, że rozłożyłem tutaj tak przysycha w jednym miejscu, w drugim nie. Nie wiem. Dobra. Przechodzę na drugą stronę. Sama aplikacja tej niewidzialnej wycieraczki dla mnie, o widzisz, dla mnie szału nie ma, naprawdę. Strasznie sucho. Trzeba jej strasznie dużo. I zaczynam od ruchów okrężnych. Inaczej tego nie widzę. Tak czuję to lepiej niż te ruchy wzdłużne. Mam wrażenie, że... O, teraz się... Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie tak jest lepiej, moim zdaniem. Tu znowu zabrakło. Zdecydowanie tak mi jest fajnie okrężne ruchy, naprawdę. Czuję, że ten produkt zostawiam na siebie, a tak to mi szybko przysychał. Nie było komfortu. Zapach, jak typowa niewidzialna wycieraczka. Ogólnie aplikacja, szału nie ma. Zobaczymy, jak będzie z docieraniem. Możliwe, że za dużo daje materiału, no ale miała być pokryta cała szyba. No, patrząc na smugi, jak ja tutaj to mam rozłożone, to jakby nie była. Dobra, teraz wzdłużne ruchy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ogólnie słabo. Nie, a czy powiem tak, nie podoba mi się aplikacja w żaden sposób, naprawdę.
Strasznie sucho, okropnie. Dobra, rozprowadzę to. Znaczy, myślę, że rozprowadziłem ją wszędzie. Jeszcze tam pod wycieraczką nie ma. Tu. I tu jest fajne, widzisz, bo w tym momencie rzeczywiście tu wiadę. O. Tak, to z tym muszę przyznać, że je, ten dziubek rzeczywiście jest spoko. Bo nawet tutaj pod tą wycieraczką wjechałem. Słuchaj, godzina. Liczymy, że jest za 17.55. Czyli 18.05 przychodzę z wilgotną szmatą. Mam nadzieję, że gdzieś znajdę. Będę musiał wyjechać na miasto. I będziemy... O, widzisz, tutaj nie ma. Nie no, masakra. Tak jakby jej nie było tutaj. Naprawdę, tak jakby nie przyschła. Może i jest, tyle że... No... Nie wiem. Dobra, zostawiam. No mazy są, no zobaczymy. Jutro, słuchaj, umyję auto. I będziemy od razu widzieć, czy wszędzie jest hydrofobowość. Możliwe, że dałem tego za dużo. No dobra, to co? Czekamy, raczej czekamy. Ja czekam 10 minut i biorę się za docieranie tej piszczącej, niewidzialnej wycieraczki. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma. No minęło jakieś 8 minut. O, idealnie, czyli 5-10. Ok. Wilgna mikrofibra. Kawaliera i nic innego tutaj nie widzę. To w ogóle nie ma tematu. Mistrzostwo. Dwie suche, jedna wilgna. I patrzę, jak to będzie się docierać. Co mogę powiedzieć? Zostają smugi. Ja pierdzielę, ale będzie przeprawa. O Boże. Zaraz zobaczymy. Znaczy, zbiera. Jest taka tłustość, zbierają, ale no widzę tu pociągnięcia. No. A, bo później jak to przyschnie. Aha. Okej, okay, najpierw na wilgotno. Dobrze. Okej, okay, odwrócę sobie. Tak, no widać, że ją zbiera. Tak, widać, że ją zbiera. Możliwe, że później... Ale to też nie jest jakoś tak cudownie, słuchaj, żeby... powiem tak, przy glaku mi się zdecydowanie łatwiej pracuje. To w ogóle nie ma tematu. Tu widać, że... no zostawia. Zostawia po sobie te smugi, przejazdy, te kuliste ruchy, które robiłem. Zobaczymy zaraz, jak będzie na sucho, czy... Okej. Okay. Dobra. Teraz ją sobie odwrócę. Zbierałem tymi stronami teraz, bo być może będę musiał powtórzyć. Ok. Wlatuję na sucho. No i co mogę powiedzieć, słuchaj. No i tu zostało, tak jak mówiłem. No i teraz weź to porównaj do lejki, którą tutaj właśnie prawie że się skończyła. Nie, nie moja baja. Ja pier... Ciele. Masakra. O! No zostawia, no zobacz. Ogień. Ogień i dym. I co w takim przypadku robimy? Już. Otwieramy. Uzupełniamy i docieramy. Gówno, jest jeszcze gorzej. Tragedia. Dramat. Co mnie pokusiło? No ale przetestować musiałem. Nie no, masakra, słuchaj. I to widać, że to nie chce zejść. Ale masakra. Ja pierdolę. Dramat. Zaraz się będę denerwował i ją zerwę ją po prostu. Tragedia. Dramat, naprawdę. Spełniłem wszystko, co było wymagane. Czasowo, czysta szyba, wilgna mikrofibra.
Nie wiem, co jest grane. Lejge się kładzie bez problemu, Glako się kładzie bez problemu. No tutaj normalnie są smugi, ja nie potrafię nic z tym zrobić, naprawdę. Ale się wpieprzyłem. O Jezu. O, no dramat. No są, wszędzie są te pociągnięcia. Nie umiem tego zebrać, nie potrafię. Schodzi. Ojej. Ole. Powiem tak. Tragedia. Żenada. Czy mi się podoba? W żadnym wypadku. Nawet przez chwilę. Aplikacja. Sucho i beznadziejnie. Teraz tak. Już wiem, jak ją trzeba zbierać. Docieranie. Beznadziejne. Produkt. Robimy wilgno. I wjazd od razu sucho. I teraz to ma sens, tak. I tak ją zbieram. Rzeczywiście, teraz jest ok. Wilgno. Od razu sucho. Inaczej nie zbierzesz. Nie ma mowy. Ok, poszło. A już miałem pójść po Glako i ją przykryć Glako i wtedy by zebrał. I żeby ją zebrać. Oczywiście, żeby się zebrała i to bez żadnego problemu, bo by się uzupełniły. Czy jest fajna? Nie. Mam nadzieję, że odwdzięczy się jakością zabezpieczenia przez te 12 miesięcy i docieranko. Znaczy teraz to już jestem mądrzejszy, nie? To już wiem, jak temat ugryźć, więc... Ale tak czy tak, namachać się trzeba. Okej. Więc tak, słuchaj, jeżeli chodzi o aplikację tego produktu, tak jak mówiłem wcześniej, sucho i piszcząco, tak nie wszędzie równo, cały czas mam wrażenie, że mam za mało produktu. Docieranie, tak jak widzisz, wszędzie gdzieś mi coś co chwilę wychodzi. Gdzieś niedotarte, gdzieś... Jakiś mas. Bardzo szybko przysycha. Docieranie, słuchaj, tutaj musisz... Wilgotna. Nawet bardzo wilgotna, bym powiedział. I od razu suchą. Bo jak chcesz zrobić tak jak ja, że wilgotną, później suchą, no to nic to nie da. Nie ma sensu w ogóle. Żadnego. Ona musi poczuć wodę, żeby zebrać ją na sucho. Z wodą. Tak jakbyś ją zbierał z wodą. Teraz ja sobie pochodzę i popatrzę. O, tu. Tu jeszcze siedzi. To jest właśnie to. No i porównaj teraz to do Glako. No. Okej. Dobrze, teraz wezmę sobie... Ops. Wezmę sobie jeszcze... Tak, przejdę, spojrzę. Tutaj jest okej, tu jest okej. Tutaj są dwie rysy. Tak, dwie rysy na szybce doszły od wycieraczek. No okej, jest dobrze. Wilgnął, odkładam. Tą, którą docierałem, też po wilgnej i teraz na sucho jadę. Już tak finalnie, szybkie, spokojne ruchy. Szybkie, spokojne, tak, równe, spokojne ruchy. Hydrofobowości nie będziemy sprawdzać, nie ma potrzeby. Jutro albo pojutrze będę mył, więc... Okej, dobrze. Przejdę na drugą stronę. Okej. Dobra. Teraz już bez docisku. Staram się tak, żeby... O, tu gdzieś woda była. Nie, chcę tylko i wyłącznie na sucho. Okej. No dobrze, słuchaj. Auto brudne. I tak ma być. Jutro test pianki. I prawdopodobnie szamponu, produkt, który chyba jest dwa w jednym. No dobrze, słuchaj, czy są gdzieś smugi? Nie ma. Dobrze. Teraz kilka słów prowadzącego, jeżeli chodzi o tę niewidzialną wycieraczkę. Zapach, słuchaj, praktycznie niewyczuwalny, naprawdę. Czuć, jak szarpnę z
tego pojemniczka, czuć ją, ale jeżeli chodzi o przeaplikacji, w żaden sposób nie była wyczuwalna, nie była męcząca. To jest duży plus. Kolejna rzecz, aplikacja, no tragedia, dramat, no po prostu sucho, piszcząco, tragedia. Dasz go za dużo, to zostawi ci właśnie takie mega mazy. Dasz go za mało, to masz wrażenie, jakbyś, kurczę, nie uzupełnił szyby właśnie tym produktem. Słabo. Docieranie. No tutaj, słuchaj, na szczęście. Na początku popełniłem, powiedzmy, błąd, bo chciałem na wilgotną mikrofibrą, a później odczekać, aż przyschnie i suchą. Nie. Zdecydowanie tak odradzam. Wjeżdżamy z wilgotną mikrofibrą na szybę i nie czekamy, aż nam to odparuje, wyschnie. Musisz od razu zbierać suchą mikrofibrą właśnie te nawilżone miejsce, które dotarłeś. Także zbieramy na mokro. Wjeżdżamy z wilgotną i zbieramy suchą tak, żeby... I wtedy będzie ok. Więc moim zdaniem cisnąłem się na docieranie i moim zdaniem docieranie jest przyjemniejsze niż aplikacja. Duży plus, mega duży plus. Właśnie. Kształt łezki, można powiedzieć, że wjeżdżasz w każde, wow, w każde miejsce, więc tutaj, jeżeli chodzi o szybę, no to tutaj, wiesz, no tutaj, no jest, kawałek zostaje, ale rzeczywiście, ale tutaj idealnie, tak, nie ma tematu, ale najlepszą sprawą są właśnie takie miejsca, tak jak tu, idealnie dojeżdżasz, z tym jest bomba. Kolejna sprawa, słuchaj, ja mam nadzieję, że ją szybko wykorzystam, bo mam jeszcze tę słabszą wersję, to pójdzie prawdopodobnie na Maniusia. Film się za jakiś czas pojawi, muszę w Mańku to muszę szybę wypolerować, bo u mnie tylko są dwie ryski, a tam jest sito u żony od skrobaczki. Fajną sprawą będzie to, że jak mi się ta skończy, to uzupełnią Glako i cieszę się zajebistym aplikatorem, z zajebistą niewidzialną wycieraczką. No dobrze, słuchaj, zaproszę Cię do dalszej części filmu. Produkt czy fajny? Jeżeli chodzi o aplikację, nie. Jeżeli chodzi o docieranie, dramatu nie ma, pomimo że, powiem Ci, nie jest idiotoodporne. Dobre oświetlenie, musisz widzieć naprawdę z każdej strony, czy nie zostanie Ci smuga. Czyli jeszcze raz. Docieranie, bo aplikacja to, powiem Ci, co byś nie zrobił, czy dasz dużo, czy mało, na szybko wysycha, piszczy, tragedia. Docieranie, wilgotna mikrofibra, docierasz niewidzialną, powiedzmy, wycieraczkę, tam 50 na 50, 40 na 40 i od razu po tym wjeżdżasz z suchą mikrofibrą i jest perfekto, docieranie. Czas teraz, czas, kurczę, trwałość, no będziemy badać oczywiście, dzisiaj mam 20 czerwca chyba, tak, chyba 20 czerwca. Film pojawi się, już Ci mówię, w październiku, na początku jakoś, więc będziemy już widzieć do tego czasu, jak niewidzialna wycieraczka ma się na tej szybie, czy rzeczywiście, bo wtedy już będzie widać, czy ona posiedzi te 12 miesięcy. U mnie niewidzialne wycieraczki naprawdę siedzą sporo, bo ja ogólnie dbam, o wszystko dbam. Tak naprawdę tutaj dużo chyba ma do tego płyn do spryskiwaczy. Ja cały czas używam Sonaxa i nie zmieniam. Czy to zimowy, czy letni, i rzeczywiście żywotność tych niewidzialnych wycieraczek, moim zdaniem, tutaj ma też, ten produkt ma też znaczenie dla nich właśnie. No dobra, słuchaj, zapraszam Cię do dalszej części filmu. Jutro albo pojutrze prawdopodobnie będę mył autko, więc zobaczymy od razu cropping. No i po, czyli mamy czerwiec, mamy lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Po 4 miesiącach zobaczymy, jak wygląda na tej szybie, czyli to będzie w propozycji filmu i pod, może w komentarzu, albo pod filmem w opisie właśnie. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!
Kraju mają autko na drugi dzień, kropelki widziałeś. Fantastyczne, ale teraz przy osuszaniu zauważyłem, że jeszcze pojawiają mi się te smugi od aplikacji tej niewidzialnej wycieraczki. Niby kropelki są. Okej. Biorę ręcznik do osuszania, słuchaj. Przeciągam. W ogóle jest tępły, w ogóle nie jest ślisko. I zobacz. Kurde, nie wiem, czy ty to widzisz. Ja to widzę. O, w pionie. Tu jadę w poziomie po szybie. I są, kurczę, one są mało widoczne. Mam nadzieję, że to nie będzie miało negatywnego wpływu, jeżeli chodzi o widoczność w nocy lub w dzień też. No, będę jeździł, obserwował, ale widzę te. No, widzę je, no. O, tu. Kurde, co jest? O, tu. I wysycha. Dziwna sprawa.